Siemano wszystkim, z tej strony Femabera, to jest kolejny odcinek z gry The Binding of Isaac Rebirth. Cóż, lecimy dzisiaj sobie zwykłego rana, bo jeżeli chodzi o challenge'a, to w dalszym ciągu nie mam żadnych nowych odblokowanych, a te, które już próbowałem przechodzić, to mi nie wychodziły. Natomiast myślę, że niedługo do nich wrócimy. Jeszcze z kilka gier sobie zrobimy zwykłych i spróbujemy znowu jakieś challenge'a by sobie porobić. Nie wiem, nie mam pojęcia, kurczę, kim grać. I zawsze się najlepiej grało Azazelem i ja sobie nim zagram. W nim czuję się najlepiej, dlatego że on jest boski, kurde, no słuchajcie, on po pierwsze lata, to jest bardzo duże ułatwienie, po drugie ma bardzo mocny atak. Co robi to coś, ta spacja? Jesus Christ! Dobrze, że do tego nie podchodziłem, ja pierniczę, nie wiedziałem, że to wybucha, nie miałem pojęcia. Dobrze. Shit. Ajdź. Najpierw pająka. Demet! Serio, on ledwie mnie dotknął. Dobra, mamy dwie bomby, klucz, ale do sklepu nie ma co iść. Duże pomieszczenie przed nami i masa pająków. Co mi się, no, nie do końca podoba. Shit. Serio? Tak. Serduszko na razie nie możemy wziąć. Dobra, już mamy troszkę kasy. Teraz tak, kamienie jakieś szlachetne z X-em, coś tam, tego nie. Musi coś, kurde, być. Gdzieś. Tyle ich tu jest, no ale ich chyba nic nie ma. Shit. Okej. Kamień raczej jem. Dobra, wrócimy się w takim razie do sklepu, a poza tym bym jeszcze poszukał pokrytego pokoju, bo tak, tylko że najłatwiej będzie chyba ze sklepu to zrobić. Uuu, ale kurde, fajne mamy rzeczy tutaj w ogóle. Więcej w ogóle tych rzeczy mamy, natomiast tak, na to mnie nie stać. Piguła nie za bardzo mi się przyda, to na to mnie nie stać, serce mi niepotrzebne, więc co najwyżej mogę kupić bombę, którą wykorzystamy sobie od razu, żeby się dostać tutaj. Znaczy mogłem w sumie najpierw to zrobić. Najpierw mogłem to zrobić, bo tutaj będą... A, bomby. Spoko. To tak średnio. Dobra, nie będziemy tutaj wykorzystywać spacji. Czy update'ować sklep? W sumie jak najbardziej. Przydałoby się mieć więcej kasy, no ale... No dobra, no to nie mamy innego wyjścia, tylko idziemy na bossa. The Duke of... Whatever. O nie. No, z tym powinno szybko pójść, pod warunkiem, że te... No właśnie. Muchy, kurcze, mnie tutaj nie uszkodzą. HP up, świetnie, czyli już możemy... sobie czerwone serduszka, powiedzmy, że zbierać, tylko że no niestety na razie jest jedno. Natomiast przydałoby się ich więcej znacznie. Znaczy, priorytetową w ogóle sprawą teraz jest zbieranie niebieskich oczywiście serduszek. Czekajcie, ten ogień sobie rozwalę. Oh shit! No dammit! Te pierdzielone pająki wybuchają, a ja mam słabego range'a, więc... Nic niestety zrobić tutaj nie mogłem. Jakoś się uchronić przed tym, szczególnie. Mam już dwa serduszka, ale... Fuck, serio? Słabym być. Kurde, no, szkoda, że ja nie mam tego duszka, który lata za mną i zbiera te czerwone serduszka, a w zamian daje mi niebieskie. Ja pierniczę.
No to zaraz padnę. I to tak fest. Dobra. Weźmy serce i zejdźmy tutaj. Co tu jest, kurde? A, to. Dawaj niebieskie przede wszystkim. A, bateria mi niepotrzebna. O, matko, matko, matko. No, możemy wyjść. Dawaj to. Dawaj to. Okej. Lecimy dalej. Jesus! Dlaczego one do mnie biegają? Do mnie biegną, no come on! Ja pierniczę, pierwszy raz miałem takie... potwory. Nie wiem, co ta maska robi, ale mam nadzieję, że coś dobrego. Dobra. Aj! Jajajajajajajaj. No jakie wędy? Ała! Kurde, no pół serduszka, serio. Musi tu być jakiś, kurde, kamień z X-em, który mi da jakieś dwa niebieskie, bo ja inaczej nie pokonam bossa. Do sklepu z 6 monetami to w ogóle śmieszne by było. Dobra, weźmy na razie serduszko i tak, sprawdźmy, czy tutaj jest ukryty pokój. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo. Serio. To w takim razie z drugiej strony. Oh yeah. Teraz już mamy po co iść do sklepu. Więc udajmy się tam. Uniwersalny klucz, ale on będzie działać tylko na tym poziomie, którym jesteśmy, czyli on mi się do niczego nie przyda. Czyli biorę to i to. Wychodzimy. Chciałem powiedzieć, że idziemy na bossa, ale bossa jeszcze, kurde, nie ma. Znaczy będzie za chwilę. Shit. Szlak by to trafił! Z jednym sercem, no serio, nie, kurde. Kurde, muszę bombę podłożyć. Ja pierniczę. Niebieskie serduszka miały wyskoczyć, a nie jakieś pieprzone pająki. No dobra, lecimy. Trudno, najwyżej. O matko święta. Oh shit. Fuck. Co za gunwo. Lecimy jeszcze raz. The hell? Every friend. Wow, okej. Okej, no patrzcie, on, kurde, na o wiele większy dystans, kurczę, ma tego shota swojego. Tu teraz możemy pogadać. Tylko, że ten jego shot o wiele dłużej się ładuje, no ale... No, wreszcie jakiś, kurde, cholera, nie mam bomby, żeby kamień rozwalić. O, jest bomba. Jest bomba. Oh my god. What I found, what I found. Luck of the draw. Spoko. Pozostawiłem tam jeszcze jeden przynajmniej pokój. Bitch, please. Czym do ludzi? Dobra. To chyba tyle. Spadamy. Tu nic więcej nie ma. Bomby niestety żadnej nie mam, więc sobie nie sprawdzę, czy jest gdzieś ukryty pokój, a poza tym... The hell?
Whatever. Okej. Oh yeah. Tylko niebieskie mi się przyda. No i to. Kota mieć ML. Whatever. Dobra, to jest dopiero drugi poziom. Ale o wiele lepiej idzie niż wcześniej. Shit. Dobra. Mi jodzio. Mam już bombę. Przejdźmy się tu na dół. Ty to rozwalisz. No come on, nie mów, że tego nie dotykasz. Najpierw tą skrzynkę sobie otwórzmy. O! The Tower! O kurczę, gdzie jest ta moja karteczka? Gdzie... O, jest. The Tower. Randomowo pojawiające się bomby. Spoko, tylko żeby mnie nie uszkodziły. Holy moly. Two of Diamonds? To pewnie dawało serduszka czerwone, no ale dobra. To jest skrzynka, którą otwiera się za pomocą bomby, więc trzeba uważać, bo... No właśnie. Na 100% wyskoczą pierniczone pająki. Chwilka. The Hierophant. Kurde, chyba tego nie miałem, ja pierniczę. A nie, jest, Hierophant. Dwa niebieskie serca, dawaj to! W tej chwili... No, kurde. Teraz ja się czuję mocny. A, chwila, tu jeszcze jest jeden pokój, którego nie zauważyłem. Spoczko, tutaj mamy coś fajnego. Jest, niebieskie serduszko, o to chodziło. The Magic Gun, no matko, nie pamiętam, ale ulepsza łzy, ale to tylko na chwilę, ale my łez nie mamy, więc... Bierzemy ten cały The Tower, który randomowo spełni bomby. Okej. Okay. Całkiem kurde to się tutaj rozbudowuje, powiem wam szczerze. Alright. Tu żadnego kamienia nie ma z X-em. Shit. Ajcia! No, serio, serio, jaki ja jestem słaby. Dobra, do sklepu za chwilę przyjdziemy, natomiast... O, kurde, ja chciałem tutaj do tych żółtych drzwi wejść. Sklep czy żółte drzwi? Dobra, jeszcze zobaczymy, czy gdzieś znajdziemy jakiś klucz i ukryty ewentualnie pokój. What the hell? Okej, tu mamy ten. Oh yeah, mamy dwa klucze, czyli już jest spoko. Nie trzeba wybierać między sklepem a żółtymi drzwiami. Come on, no naładuj się. Dobra, to tyle byłoby. Aha, secret place'y. Może być tu. I akurat tutaj żeśmy trafili. Bateria, serio. Bateria, ale nie mam żadnego tego. Sporo serca, ale ja ich pozbierać nie mogę, dobra. Czy to jest ten duszek, który... I want to take your life, tak jest, to jest on. No to chłopie, bierz miał robotę, bierz to. Tylko spróbuj mi kurde zespełnić pająki. Ja już miałem, słuchajcie, takie sytuacje. O, no, masz szczęście. Tu jest serduszko, bierz je, żryj. I jeszcze tutaj jest jedno. I dawaj niebieskie. No to teraz my, słuchajcie, damy radę bez problemu. Powinniśmy dać bez problemu radę. Jeszcze tu jest jedno serduszko. Żryj je. Dobrze. I teraz lecimy do sklepu. I teraz tak. Na pewno klucz, bo nie mam. I na pewno serduszko. Resztę donajdujemy sobie sklep, który już donajdować nie możemy. Lecimy w takim razie na bossa z tyloma... What the hell? Z taką ilością serduszek bez problemu. Pinny.
Ała, ała, ała. Dawaj niebieskie. O, czarne mi dało, wow. Dobra, co ty tam chcesz, gościu? Tak z dupy dać mi serduszka? Spoko. I za trzy niebieskie dasz mi coś. Ja nie wiem, co to jest, stary. Ale biorę. Temporary Demon From... czy Form, nie wiem. Ale też nie wiem, tym bardziej, co to robi. Natomiast tu był deal bez problemu opłacalny, bo ja mam duszka, który mi tworzy niebieskie serduszka, więc nie ma problemu z tym. Natomiast co to jest, kurde? Shit. Sprawdzimy może w jakimś pokoju. Natomiast z tego co widzę, strasznie długo się to ładuje, czyli to musi być coś mega. No i co ja żem włączył? Co mi to dało, bo tak nie do końca powiem szczerze, że jakieś kurde oczy czerwone, nie wiem co to ma do rzeczy. Okej. Dobra. Oh shit! Zapomniałem, że on strzela, dobra. Kluczyk. Okej, co to kurde jest? Aha! Trickle Church. Nie wiem w sumie kurde, co tu jest lepsze. Ale lecimy na razie dalej. Nic trudnego. Alright. Kluczyk mamy już oczywiście bossa, ale na razie do niego nie idziemy, bo no, ja chcę eksplorować całą resztę. Sklep. Donatować już oczywiście nie możemy, tak więc na pewno sobie weźmiemy klucz. I bombę na razie nie, być może za chwilę wrócę po serduszko. Ale to za chwilę. Teraz tak, co mamy tutaj? O, serduszko, bierz to. I dawaj niebieskie, jeżeli masz. Masz dla mnie niebieskie, dobrze. Tu jeszcze jeden pokój będzie. Nieodkryty. Aha. Biedak, jak sobie go wysadzę. Pysznie. Teraz tak, ukryty pokój może być tutaj. Szkoda, że te poisonowe bomby tracę. Znowu kurde, taki sam pokój ukryty jak wcześniej. A, bateria mi na nic raczej nie będzie szczególnie potrzebna. Piguła nie wiem co robi, więc ją zostawiam. The Tower biorę. Do sklepu jeszcze tylko po to serduszko. No i dobra, weźmy już te bomby, zawsze się przyda. I lecimy na bossa. Spróbujemy wykorzystać znowu tą spasję. Nie wiem, ten nasz. No nie. Dobra, weźmy to. Nie wiem co to robi. Oh shit. Oh my god. Wiecie co mi to mi daje? Jakąś chyba nietykalność, czy też nieśmiertelność w momencie, gdy boss na mnie najeżdża, ale nie jestem tego pewien. The World. To będzie bardziej przydatne, słuchajcie, niż ten The Tower. Znacznie. Dobra, przyspieszamy. Q sobie klikniemy i mamy cały pokazany. Całą mapkę plus nawet miejsce, w którym jest ukryty pokój. Dobra, tu bierzemy. Nie żryj tego teraz, nie żryj. Bo ja na razie nie potrzebuję niebieskiego. O, wydropił. Ale to w sumie po prostu nie będziemy na razie brać i tyle, nie? Tyle szczęścia. Szkoda tylko, że sklepu nie możemy już donatować. Fuck no. No i ja to wezmę.
Nie, nie wezmę, dobra, myślałem, że wezmę. A chwila, czy był tu kamień? O, jest kamień. Jep. Okej. Emperor. Empress, to nie... przenosi do bossa, to nie, to, tego nie chcemy. Aktualnie zwłaszcza, bo dopiero zacząłem poziom eksplorować. Fuck. Trzeba to jak najszybciej rozwalić. Dobra. No problem. Bomba, spadamy. Oh my god. Dobra. Myślę, że jest cwańszy ode mnie. Kolejna karta, zobaczymy. Aha, The Hierophant znowu. To te dwa serduszka daje, nie? Niebieskie. To zostawiamy, na razie ich nie potrzebuję. Na razie mam full życia. Co to kurde robi? Spectral Body. Dobra. Czyli te jego łzy przez wszystko przelatują. Przez kamienie i takie tam. Dobra, czy... Nie ma tej kamienia, dobra, spadamy tutaj, tu pełno piguł. Oczywiście nie wiadomo, co każde robi. Ja ryzykować nie będę. Ja się czuję dobrze, nie potrzebuję żadnych piguł. Fuck. Dobra, bomba. I do góry jeszcze. Oh my god! Fuck! Nie lubię tych, które wybuchają. Zatem powiem wam szczerze, że nie przypominam sobie, żeby one w ogóle wybuchały, no ale okej. Skoro mamy już koniec, to cofnijmy się po nasze niebieskie serduszka. Znaczy niebieskie, bo w sumie było jedno. Jest ono tam u góry. A te z karty sobie zostawimy na później. Okej. A tu jeszcze mamy w ogóle. Tak myślałem. Ajajaj. Minus 50% do sklepu. Bijacz. I kolejna skrzynka. Mnóstwo rzeczy. Perfekt, perfekt. Kurde, słuchajcie, mamy taki ekstra... Taką ekstra grę, taka ekstra gra nam się trafiła. Wszystko się ładnie układa. O, shit. Okej. Tu zeżli to serduszko. O, pajączka nam dał tym razem. Ty nam chcesz dać coś takiego za coś takiego. Dobra, zobaczymy, co to jest. Synap. Synap. Whatever is this. W statystykach nam coś zmieniło, nie szczególnie. Dobra. Kurde, ciemno jest, ja pierniczę. Oh shit. Ja pierdzielę. Okej. Strasznie ciemno i to troszeczkę przeszkadza. Okej. Kamień z X-em. Nic w tym stylu.
Okej. O fuck. Dobra. Teraz będzie duży pokój, trzeba uważać. Sie, dwustronne są skubańce. Dobra. Dwie bomby, te czaszki bardzo warto rozwalać, nie? Czasem, o właśnie, coś świetnego wylatuje. Oh god, teraz by trzeba było... Harriet to jest jednorożec, to niepotrzebne aż tak bardzo. The World, od razu sobie sprawdzimy. Empress... A, Empress. A, daje nam potwora, to mi nie szczególnie potrzebne. Na razie zostawiamy sobie to. Fuck, nie zauważyłem, co tu się w ogóle zrobiło. Dobra, i czarne serduszko, dobra. Dobra. Fuck, dobra. Jakoś poszło. Teraz do góry. Matka, niedobrze. Ten kamień wygląda nie lada dziwnie, ale zostawię go. Natomiast tu jest ukryty pokój. Tu dostaliśmy kartę. Serduszka zwykłe to nam da. Dobra, na razie tego niebieskiego nie biorę, bo nie mogę. Co my tu mamy? Bombę. Kluczyk. Który biorę. No i tyle. Idziemy do góry. W sumie za chwilę to i tak... Jeszcze wejdźmy tutaj. Tu będzie... A nie, myślałem, że będzie... Minus 50%, jak widzicie, wszystko. Więc biorę kluczyk na pewno. Serducha nie mogę wziąć. A szkoda, że nie mogę zanotować sklepu, no ale... To jest chyba na... Aha. Convert. O kurde. Ci czarne serduszka przerabiam na czerwone. Znaczy wszystkie. Nie, niebieskie. Awesome, słuchajcie. To mi się bardziej przyda niż to, co miałem. Kurde, teraz to ja wiem przynajmniej, do czego to służy. Wcześniej w ogóle nie wiedziałem. Dobra. Skubańce, no. Dobra, dogłębnie sobie przyjrzyjmy kamienie tutaj. Żaden z nich tutaj nie ma. Oho. Dobra. Tu jeszcze jeden pokój. Spadamy. Lecimy na dół. Biedak. Zostawimy go na razie. Shit. Okej. Custom the enemy. Jakiś kamień? Żaden, dobra. Wysadzamy. On by i tak nic mi nie dał lepszego niż ja mam. Niebieskie. Wchodzimy tutaj. Wow, kill off z Minecrafta. Rocks don't... Aha, dobra. Kumam. Albo i nie kumam. Wszystkie skały powinny się teraz, kurczę, niszczyć w momencie, gdy ja na nie nachodzę. Convert your soul, rock, don't stand a chance. Nie wiem. Dlaczego to się tak nie taguje? Dobra, mamy sporo bomb. Ale tu nic nie ma. Wszędzie byliśmy praktycznie, dobra. Idziemy tutaj.
Do sklepu nie mamy po co, prawda? No. Dobra. Au. Auć. Dobra, tu mamy z X-em. Dwie bomby. I nic więcej. I lecimy na bossa. Au. Dobra. Poszło szybko. Tutaj nic, tutaj nic. Nic, nic. Spadamy. Teraz będzie mamuśka, kurde. No, shit. Czemu one się tam wszędzie skumulowały, no? Serio? No nie żyj mi czerwonych serduszek w momencie, gdy ja je potrzebuję. Au! Okej, duży pokój. Dziękujemy temu panu. Okej. Skała jakaś z tym? O, mamy ten. Dobra, ale za chwilę najpierw jeszcze wejdźmy tutaj. No, jeszcze zerknijmy tu. Nienawidzę was. Fuck. Dobra. Zarąbał mi serduszko, ale ja w sumie go nie potrzebowałem. Niech, niech będzie. Piguła. Mogę wziąć, ale ja jej nie będę używać. Fuck! To strzela. Okej. Feel. No ale co mi to daje oprócz tego, że fajniej wyglądam? Au. Mamy sklep, w którym są normalne rzeczy do kupienia. Przede wszystkim na pewno serce. No i resztek pieniędzy. To sobie chyba zostawimy, aczkolwiek tutaj mamy. To jest plecak, to jest chyba. More trinket room, dokładnie. A to file with. Coś tam. Co to było? O, shit! Dobrze się schowałem na kamieniach, ja pierdolę. Ten może wybuchnąć. Ja. Nie, nie wybuchnął. Na całe szczęście. Jakiś kamień jest X-em? Teoretycznie nie, ale. O, skubańce jedne.
jeszcze tutaj na dole. Spoko, i tutaj mamy bossa, ale musimy się wrócić w ogóle jeszcze do samego początku. Może być w ogóle pokój. Nope. To też teoretycznie może być. Nope. Tutaj też teoretycznie może być. Nope. Może być tu. Tak jest. Trzy monety, serio, tylko po to szedłem. Tutaj nie byliśmy, a bardzo chciałem pójść. Na szczęście zaoszczędziłem trochę pieniędzy. Tego skubańca wysadzamy, bo on jest złodziej. There's something inside it. Dobra. Co to mogłoby nam wydropić? W sumie nic, bo od razu wybuchło. Okej. Jeszcze na dole mamy dwa pomieszczenia, których od razu na początku nie sprawdziłem. Piguła. Ja tych piguł nie biorę, słuchajcie, bo to jest kurde naprawdę zmora. Uniwersalny klucz do wszystkiego. Szkoda tylko, że dopiero teraz go wziąłem. Ale tych kluczy mamy tyle, że... nie robi to tak naprawdę żadnej różnicy. No dobra, idziemy na bossa, no bo co innego pozostało. Tutaj... tutaj i tutaj. Isaac! Au. Au. Mamuśka jest dosyć prosta. Pod warunkiem właśnie, że mamy Azazela. Mamy przejście w ogóle do tego. Na pewno same pająki będą wyskakiwać. To są niebieskie, dobre. To jest rąbana bomba. A to są dwa niebieskie. Thanks, dude. Możemy iść dalej. Ile tam mamy? 38 minut, wow. Sporo. Ale tu i tak pewnie padniemy. Ouch. Okej. Z X-em nic. O nie, 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 tutaj nie chcemy. Nie, nie... ogólnie... nie przepadam za tym poziomem. Się za tymi pokojami. A co dopiero na takim poziomie właśnie. Ty mendo. Dawaj to. Banał. Chciałbym jak najszybciej tak naprawdę bossa znaleźć. Tak. Dobra. Oh shit. Okej. Okej. Dobra. Spoko, żadne kamienie z X-em. Au. Trzeba nieźle zapieprzać w tych oczach. Aaaa.
szajzę. Już wiecie czemu chciałem od razu iść na bossa? Bo ja tutaj tracę w tym momencie serduszka. Bardzo cenne. Serduszka. Które, kurde... będą mieć wielkie znaczenie przy bossie. Dobra. Mamy bossa, natomiast ja bym chciał jeszcze znaleźć ewentualnie pokój ukryty. Tutaj na pewno na dole nie będzie, bo nie można byłoby się do niego dostać w żaden sposób. No ale tutaj może być u góry i na dole nie. Nie może być. W takim razie może być jeszcze tutaj. I tu prawdopodobnie będzie. Dokładnie. Dwie bomby tylko. Przydałoby się trochę życia. Albo pieniędzy. Kurde, po co się wysadzać te pierdoły? Holy shit. Teraz jeszcze by się tylko sklep przydał, kurde. Mam tyle hajcu. Żebym jeszcze wiedział, co te piguły cholera robią. No ale nie można wiedzieć wszystkiego. Sprawdźmy jeszcze z drugiej strony. Nie zawsze może być tylko jeden. Może być kilka. Ale nie tym razem. Nie wiem, czy kurczę iść do tych dalszych, bo mam cholera dużo hasy. Chciałbym natrafić na sklep albo właśnie skrzynkę. Zużyłem klucz niepotrzebnie trochę. Sacrifice room. Dobra. Okej. Z bezpiecznego dystansu. No to co, zostało nam tylko iść na bossa, no. Nic więcej zrobić nie mogę. Chwila. To coś znaczy. Nie, jednak nie. Myślałem, że to będzie jakieś kurde ukryte przejście czy coś. Oh my god. Fucking bitchen. Menda. Ale dostał. Ale dostał. Au! Takim cudem. Dammit! Serio, nie z tej strony, kurde. Dobra, jakoś poszło, ja pierdolę. Damage and range up. Lecimy dalej. Nic tu więcej nie zdziałamy, natomiast kurde, no kiepsko z życiem stoimy. Po lewej stronie mamy teoretycznie sklep. Ale to chyba nie jest sklep. A może i jest. Whoop. Whatever. Klucz. Dlaczego nie życie? Jezu, on już się odszarżować. Okej, z X-ami oczywiście nie ma żadnego kamienia, bo po co? Ja pierdzielę. To was posrało. Jakoś poszło, ale oczywiście za taki duży pokój nic nie dostałem, bo po co? Dobra, do tego dużego oczywiście nie idę, nie ma takiej opcji. Bo ja tam, kurde, stracę za dużo żyć. Zginę tam po prostu. Dawaj hapsy. Hapsy, kurde. Całą kasę na ciebie zużyję, a dopóki mi nie dasz, kurde, życia. Dawaj to. Dawaj.
pięknie. Pięknie idzie. Ta maszyna mnie ratuje, słuchajcie. Od kiedy ja mam tego czerwonego diabonga? Pierwszy raz go w sumie teraz widzę. Bomba chyba. O. No cóż, pójdźmy w takim razie dalej. Wiecie co? Aha, bo ja jeszcze nie wiem, gdzie jest boss. Dobra, to serduszko sobie zagarnąłem. Demet! Póki oni będą w tym głównie będą strzelać, no właśnie. No właśnie, co to jest do cholery? Faith up, okej, okay. To może być przydatne, natomiast nie szczególnie na tym etapie raczej gry. Oh no! Shit, what the hell? No co jest do cholery? Kurde, bez kitu. Ja pierniczę. Okej, mamy bossa, ale mam tylko 5 serduszek. Czyli opłaca się gdzieś jeszcze iść, poszukać sklepu? Nie sądzę. To się zazwyczaj źle kończyło. Mogę co najwyżej jeszcze poszukać ukrytego pokoju, który chyba może być tutaj, ale wątpię. Mógłby być jeszcze tutaj. Ale nie ma takiej opcji. Mógłby być jeszcze tam na dole po lewej, ale... Ale musiałbym jeden pokój przejść, kurczę, dodatkowo. To może być problematyczne. Zależy co tu właśnie będzie. Dobra. Nie poszło najgorzej, ale wszystko na farcie generalnie. Kurde, no nie ma! Czy ja więcej go nie szukam? Idziemy. Shit. Son of a bitch. Ja pierniczę. Pół serduszka. Serio. O, za mało serc, słuchajcie, i tyle. Cóż, tym razem się nie udało, nic nie odblokowałem, żadnego kolejnego poziomu, bo pewnie nie przeszedłem gry inną postacią, na przykład postacią, którą jeszcze nie przeszedłem, nie wiem, Judaszem, kurczę, czy jakąś inną, którą tam jeszcze, Edenem chyba nie przeszedłem. No bo jest ciężko, generalnie jest ciężko, jak ma się zwykłe łzy, a Azazel jest kurde koksem i jak widać on daje radę bez problemu, no tutaj pod koniec niestety zabrakło troszeczkę szczęścia. Cóż, także to by było na tyle, słuchajcie, dzięki serdecznie za zobaczenie tego odcinka, no i oczywiście zapraszam do kolejnych, trzymajcie się, pa pa.